Dzień dobry, moje mi się kolorowe, witam was w kolejnym odcineczku z Trackmania. Nie jest wtoreczek, jest Huntereczek, lecimy. Dzień dobry, Huntereczku. Bardzo mnie zirytował, to jest w ogóle kłamca, słuchajcie. Marcin to jest kłamca i to taki chamski. Ja nie wiem, czy on się nowego Sejmu naoglądał i do jakiejś partii się próbuje tam przymilić, ale to jest taki kłamca, słuchajcie. Wiecie, co on mi powiedział? On mi powiedział na tym odcinku, co jest u mnie, za wspieraka, za piątaka. On mi powiedział, że on przeszedł Red Dead Redemption 2. A ja mówię, dobra, no to w takim razie tam... Nie, powiedziałem, że skończyłem główną fabułę. Chuja, nie główną fabułę, bo epilog też jest główną fabułą. No dobrze, no ale już nie ma głównej postaci, no tylko jakiś nudziarz. No dobra, no powiedzmy, no, że... pojebie mnie, kurwa, do potęgi, naprawdę. Słuchajcie, znajdźcie inne zastępstwo dla niego, bo ja z tym kurwa hamem nie będę nagrywał. A propos hamów, to mam coś, tylko że teraz tak. Wiesz co, musimy coś zrobić w trakcie odcinka. Ja mogę chujem zakręcić, ale nie będzie widać. Poproszę cię, żebyś odebrał coś na w tym momencie na Messengerze, nie? No. I musimy to odpalić jednocześnie, żeby pokazać coś widzom, co ja dostałem. Bo to jest coś po prostu przewspaniałego. Tylko proszę Dawaj. Cię, żebyś to odebrał. Ja muszę tutaj, bo to chcecie tego usłyszeć. Ale nie odpalaj jeszcze. Jeszcze nie odpalaj, tylko po prostu poczekaj na mnie, aż powiem ci, że na 3, 2, 1 razem to odpalamy, dobrze? Dobra. Bo to jest bardzo, bardzo istotne. I to generalnie jest od Wafla. Wafel w połączeniu z panem, który ja nie wiem, kto to jest, ale ma napisane tutaj AI. Przypuszczam, że AI. No 3, pewnie tak. 2, 1, puszczaj. To specjalnie dla was nauczyłem się japońskiego. Dobra, wystarczy, bo nie można, ile wystarczy tego. Słyszysz mnie teraz? Nie słyszy mnie, słuchajcie, bo dalej mu leci hime. Tak, dziękuję ci serdecznie, Wafelku. Dostałem no, zasadzie... przesłuchałem, zapauzowałem już w tym momencie, bo w ogóle ciebie nie słyszałem, tylko to, jak rozpierdolone na cały regulator było. I mam dwa wnioski. Po pierwsze, po raz kolejny moje legacy jest zapominane i jest po prostu konwertowane wszystko na inne osoby, co jest dla mnie bardzo smutnym faktem. Ale przecież to chodziło, żeby to do ciebie było. A po drugie, nawet ze jaj, kurwa, nie umiesz śpiewać. Dziękuję. O Jezu. Jak ja go dzisiaj wkurwiłem, słuchajcie, słyszycie go? To jest po prostu, to jest Hunter Rage, nie? Han, kurwa, zaspał 15 minut na nagrywki i jeszcze mi tutaj szkaluje moje postaci i mówi, że przeszedł gierę, kiedy nie przeszedł tej gry, kurwa, dziękuję. Tak, zostały mi 4 czy 5 questów w epilogu, kurwa, więc 4 nie przeszedłem 5 gry. Questów. No, natomiast... Ale zobaczcie, tak to krytyki nie umiesz przyjąć, a kurde, jak ja w zasadzie na niego krytykuję, nawet nie krytykowałem gry, tylko po prostu wymieniłem jej wady, bo za każdym razem hełpiłem i jaka to cudowna gra, to teraz No dobra, tylko ja na wszystkie twoje wady odpowiedziałem ci, natomiast kłamstwo, które jest i które powtarzasz notorycznie, że przeszedłeś grę, kiedy masz 4 questy jeszcze do przejścia, które są zajebiście kluczowe, bo są jednymi z najważniejszych w grze. Ale ja wiem, zawsze... co się w nich wydarzy, no. Chuja tam wiesz, co się wydarzy, kurwa.
No mniej więcej wiem, no niestety, że tak powiem... Kurwa, żeby wujek ci lumbago oddał, nie? Co to jest lumbago? To jest to, co na co wujek choruje, kurwa. Jak budowałeś dom, to przecież mówił, że on nie może budować, bo ma lumbago. Aha, dobrze, no tak faktycznie mówił. O, no. To tego questa też, kurwa, nie miałeś! Miałem, jak leżał w domu, no. Tylko, no pojebie mnie, naprawdę. Tylko nie, wiesz co... Nie zwróciłem uwagi akurat nie, na to, wyobraź sobie. No kurwa, no to jest jeden z jego najbardziej takich ikonicznych tekstów, kurwa. On cokolwiek miał zrobić od początku, no całego tak, tego, zawsze... to mówił, że lumbago, ma... lumbago, kurwa, zawsze się... Wujek, tak, to prawda. Znaczy, w ogóle, jakbyś mnie miał zapytać, jaka jest moja ulubiona postać, to zdecydowanie Sadie Adler, tak, to jest zdecydowanie naj... bardziej barwna, kolorowa i fajna postać w grze. Jeżeli chodzi o to, co... No tutaj, ale to co mówiłeś, że jedynki nie przeszedłem i kompletnie nie mam pojęcia, no to dla mnie John Marston jest kompletnie nijaki. No a najbardziej wkurwiająca postać całej gry, no mam dwóch pretendentów do najbardziej Dawaj. Wkurwiającej postaci. No to nie wiem, czy to jest Majka, czy to jest Dutch, nie? Po prostu jeden jak i drugi. Zmienił zdanie! A mówił, o, Majka taki w porządku. Taki znaczy, nie, spoko... mówiłem, że wariatuncio taki, że lubię go, bo jest po prostu trzepnięty. No, lubisz go, widzisz, kurwa, kryminalistę, co rozjebał wszystko i wszystkich. Ja go lubię, kurwa, no. Ładnie. No, jeszcze wtedy, wiesz, nie spotkałem Miltona. Który by mi powiedział, że. Agent Milton, no, widzisz? Że posprzedawał nas. Znaczy, i mam jeszcze taki ten, że nikt nie wspomina potem, jakoś tak przynajmniej ja nie zauważyłem, żeby ktoś wspominał, że pani Grimshaw, że tak powiem, niesłusznie Molly tam, wiesz, podziurawiła, nie? Mhm. I że nikt o tym nie wspomina w ogóle, że została niesłusznie dziabnięta, no. A czemu niesłusznie? No bo przecież no, nie ona wydała ich, tak? Ona tylko ściemniała po pijaku, że ich wydała, no... No właśnie, no nie powinno być takich rzeczy, no. Jakich? No, takiego kurwa po pijaku, kiedy była tak napięta sytuacja, nie można sobie robić żartów z takich rzeczy. No dobra, no ale to też nie jest pod wyrok, nie? Niesłusznie, dobra, kurwa, revive'a i pierdolnijmy, ty. No, znaczy, no... Nie wiem... doszukiwałem się, że ktoś o tym wspomni chociaż i że będzie jakaś chwila takiej zadumy nad tym, że to nie było słuszne do końca, no. No ale... Natomiast jeżeli chodzi na przykład o... Ja już to też wspominałem, ale exploring w tej grze to jest coś cudownego, nie? Jeżeli chodzi o odkrywanie nowych terenów i smaczków jakichś tam, na przykład Dom Hobbita, rewelacja w ogóle, które znalazłem. A w ogóle nie do końca rozumiem, do czego miało być nawiązaniem kościółek malutki pod Saint-Denis. Nie wiem, czy go znalazłeś. Kojarzysz? Mały kościółek? Ale taki mikro. W sensie... A, że tam ten. Dobra. Dla lalek czy coś? Chuj wie w sumie, nie mam pojęcia. Aha, ci to też trzeba nie by już w ciekawostkach poszukać. Bo kompletnie tego nie kumam, nie? Jakiś taki dziwny ten gościułek jest po prostu. Ale nie wiem, o którym mówisz, no taki miniaturowy, taki, nie wiem, dla mini Majka, nie? No tak, tak, taki jeszcze mini Majka, dokładnie. To takiej miniaturowej wersji. I trafiłeś kiedyś na chatkę wiedźmy? Możliwe, że trafiłem. Bo tam jest cauldron, w sensie no... taki kocioł duży. Z dziwną mazią i można się jej napić. No ja mówię, no kurwa, no pewnie, że spróbuję, no a czemu miałbym nie spróbować? I okazało się, że się obudziłem kilkadziesiąt metrów od tej chatki z przywróconymi wszystkimi statami. Ale dalej nie wiem, co to była za maź. A to nie przypominam sobie tego w sumie. No proszę. Widzisz, czy jest coś, co ja wiem o Red Dead Redemption, a ty nie? A? Łyso ci? Nie, bo no, zapuściłeś włosy. Łyso. Kurwa, aż idę po maszynkę obetnę się zaraz. No to powinieneś, no. I potem to możesz żona by mnie zajebała, człowieku. No właśnie, możesz zwalić potem. Życiu nie pozwoli na to. Jak ja mówię, zawsze ją szantażuję, obetnę włosy. Ona nie. I to jest koniec rozmowy. Aha, to myślałem, że to jest jakaś głębsza myśl, ale okej, rozumiem. Ojej, no, także, a ty powiedz mi, którą postać na przykład najbardziej lubiłeś?
Ojejku, zdecydowanie Artur. Bardzo mi się Sean podobał, Irlandczyk. Który Ocean niestety też był w porządku, no. Był bardzo w porządku i bardzo śmieszny. Lenny był bardzo fajną postacią. Hosea jako taki, jako ziomek, który no jedyny miał tak poukładane w głowie, nie? Można powiedzieć, że on... No, w sumie trochę tak. On był taki najbardziej racjonalnie podchodził do wszystkich rzeczy. No to John, znaczy no dobra, no na późniejszy John, no bo na początku John był taki raczej pakujący się w kłopoty. No. Nieco. No i właśnie dlatego mnie kurwia, że ty nie przeszedłeś tej gry. Dlatego, no bo teraz widzisz, masz... Aj kurwa, szkoda gadać, szkoda szczępić, że naprawdę. Znaczy, no wkurwia mnie to, że nie przeszedłeś tej gry, jest... a już się kurwa montrkujesz i gadasz głupoty, no. Ja pierdolę, się, no. To nie trudno się domyślić w sumie, że skoro w Red Dead Redemption 1 jest główną postacią, to raczej chłopak nie zszedł już w 100% na dobrą ścieżkę, tak? Nie, już jest porządnym obywatelem, on już pracuje w urzędzie. No może w urzędzie to nie, no ale na farmie. Znaczy to było dosyć zabawne, tak co mnie rozbawiło, że tu wiesz, tu podniosłeś sytuacji w ogóle, Artur, te sprawy, ten mój koń i tak dalej, no to przerzucaj gówno. To było takie, nawet mnie to rozbawiło jak cholera, powiem ci. Ale taki, to, że wiesz, jak on zaczął tam pracować na lawendowych polach? No, taka, wiesz, przeskok taki, no nie, nagle, co... No bo to minęło się kilka lat, jakby nie patrzeć. Ja wiem, ja sobie świetnie zdaję sprawę, że tam minęło chyba nawet 3 lata z tego, co kojarzę, bo to jest 1902 już był. Natomiast, no, no tak wiesz, tutaj ta podniosłość sytuacji, to wszystko i nagle, no to tam wydaj krowy i posprzątaj gówno. Bardziej śmieszne, wiesz, śmieszne. Widzicie, kurwa, co YouTube robi? Jak chłop ciężko pracuje na roli, to proszę bardzo. Gówno. No, świetnie, świetnie. Żeś zabłysnął teraz. Jak prosto wkurwić Huntera, no. Ty żeś w ogóle w Diablo 2 nie grał, to proszę cię, no. Zobacz, ja przynajmniej w twoją grę pograłem, żeby móc z tą podyskutować, no. Aha, to teraz wymagasz czegoś ode mnie, tak? No oczywiście, że tak. A co ty myślałeś? Ja to specjalnie tylko po dla ciebie zagrałem. Po takim kurwa szkalowaniu to ja nie wiem, czy ja w ogóle kiedykolwiek na ten napis spojrzę. Szkalowaniu, ja pierdzielę. Zobaczcie, jaki on jest, jaki nietykalski, nic nie można powiedzieć źle. Jak do tej pory wszystko chwaliłem, to jaki był szczęśliwy. Po co mam ci kurwa wydać recenzję o Diablo, jak przyszedłem jednego bossa? Tego chcesz kurwa? No... Aha, to ja ci... Po jednym, no właśnie, no po właśnie. Jednym bossie ci wydałem. Dobrze. Ja grałem tylko w jedynkę, pokonałem Butchera i nic więcej nie zrobiłem. Chcesz mojej opinii, kurwa, o tej grze? No w całym tym uniwersum to jest dokładnie ta sama sytuacja. Znaczy, jak dla mnie, to jakbyś przeszedł Diablo do czwartego aktu bez dodatkowego piątego aktu, to mógłbyś wydać opinię, jak dla mnie. To byłoby wtedy porównywalne. Jak się zdenerwował, ja nie wiem, co się z tym Hunterem dzieje? Ty przecież cię musisz przestać, chłopie, tak denerwować, no bo to złość piękności szkodzi. Muszę przestać z tobą, kurwa, nagrywać. To jest... złość piękności szkodzi, a ty nie masz specjalnie czym szastać, no weź ty się uspokój, no. Odezwał się ten, kurwa, co... Ale ja nie mówiłem o sobie teraz. Ale ja teraz nie mówiłem o sobie. Ty chyba tutaj można do tyłu w ogóle pojechać i to się skraca faktycznie. Bo mnie dopiero teraz napisała Katrin na czaciku. Ojej. Aha, takie coś, dobra. Nie, no czekaj. Niby jest. Jest do tyłu? No niby jest do tyłu. Ale w którą stronę się skręca? Aha, że po prostu do tyłu? No. Aha. Nie, czekaj, ja chyba nie wiem, jak to się robi. O chuj w to. Czekaj. Na jedno i to samo wychodzi. Też mi się wydaje, że wychodzi na to samo. Także, to ja już nie wiem, no. Tak samo jak nie wiesz, jakie jest zakończenie Red Dead Redemption 2. Dobrze, dzisiaj już za pół godziny będę wiedział, bo zostało mi z 58 godzin rozgrywki pół godziny i jestem w 100% pewien, że zmieni to cały mój światopogląd na tą grę. Ale zobaczymy, no zobaczymy. Mam szczerą nadzieję, że wyjaśni się co z Dutchem, co z Majką i tak dalej, więc... trzymam cię za słowo, przychodzę na następny odcinek i zupełnie inaczej będę na to wszystko patrzył. Tak.
No ale dobra, bo nie wszyscy tutaj akurat na moim kanale to niewielu grało w Red Dead Redemption i... I też ten sam błąd popełnili co ty przez wielu lat. Błąd. No to ja, jeżeli mamy już wytykać sobie błędy, to nie pogranie w Diablo, to już wiesz, to jest dopiero błąd, nie? Dobra, dobra, pogram jak skończysz grę. No to, aha, to już masz przygotowane, bo za pół godziny. Oj tak, już mam zakupione, wszystkie platynowe edycje pudełkowe, kurwa, Piotr Franceski dubbinguje mi, wszystko mam zrobione. Piotr Franceski ci dubbinguje? No to chyba masz... Powiedziałem tak, panie Piotrunia, pan zdubbinguje, on... Kolekcja klasyki. Rozumiem, że jakąś kurna chińską wersję kupiłeś z AI, tak jak kolekcja dzisiaj... klasyki! Nie złapał, kojarzysz, no bo ty też lubisz strasznie tego, o Jezu, Bobiego, tak? On, Bobby? Bo teraz znowu zapomniałem, no ten chyba Koreańczyk, no co prowadzą podcast. No. When I was nine, tam 11. Tak, when I was nine, tak, dokładnie ten. I was brutally... Tak, dobra. No i z czego się śmiejesz? Jeszcze raz się śmiejesz, to wyjdę ze studia. I kiedyś dyskutował właśnie z tym swoim rudym kolegą, że on za często naśladuje azjatycki akcent. Kojarzysz to czy nie? Nie. Jezus, cudowne, w ogóle oni są cudowni, no nie? I my na przykład w Chinach, czy tam w Korei, no nieważne skąd on jest, mamy swoich superbohaterów. Na przykład mamy gościa, który nazywa się Sunfire. No co ten drugi? Sunfire! Ty przez cały czas go tam tyranie. Musisz obejrzeć, bo właśnie, bo a propos twojego przerabiania franceskiego klasyka, to mniej więcej ten tak samo cały czas go tam ciśnie. Sunfire. Sunfire, tak. Jeszcze ma taki gong malutki i za każdym razem jak Bobby się przepierdala, to w ten gong uderza. Oj, znaczy mnie takie rzeczy super bawią, nie? Kiedy ktoś potrafi się śmiać ze swoich, znaczy hehe, teoretycznie wad, bo no tutaj żadna wada, że jest Koreańczykiem. Może nie tyle co wad, tylko potrafi po prostu... Na lajcie podejść do stereotypów, które są dokładnie, przypisane. Dokładnie, o, to strasznie jest to, czego to lubię. Szukałeś, dziękuję. No nie ma za co. Na przykład Hunter nie potrafi na lajcie podejść do stereotypów z Red Dead Redemption 2. Jaki jest stereotyp z Red Dead Redemption, proszę powiedzieć w takim razie? Że... Bo na razie jedyny stereotyp, jaki słyszę, to jest że jak masz, pierdolenie. Że jak masz zaliczone na fabule 95%, to jeszcze nic nie wiesz o grze. To jest stereotyp, no. To dla mnie to jest stereotyp taki, że nie znasz kurwa zakończenia tej gry. Sam no. Mówisz, że masz... Zakończenie głównej postaci jest już zakończone, więc... Nieprawda, bo są dwie główne postaci, kurwa, w tej grze, to jest... Nie, jest jedna główna postać są była, dwie! Druga to nudziarz. Są dwie! No dobra, to jedna z nich to nudziarz. Dobra, już nie tyram, bo widzę, że ty strasznie się tym denerwujesz. Czekaj sobie, kurwa, zastępstwa na za tydzień. Ja sobie nagram tak panie samemu, ja ci mówię serio, kurwa, w tym momencie. O matko... ale podniosłem ciśnienie Hunterowi, tak się będzie nazywał odcinek, no. O Jezus, nawet kawy nie musiałem wypić, bo ja w ogóle dzisiaj zaspałem 15 minut, tak, jestem... Widzisz jeszcze jaką ci kurwa łachę, żebym zrobił, że cię rozbudziłem? No... Znaczy, mogłeś do mnie po prostu zadzwonić, że mnie obudzić, było ta, szybciej. No. A jeszcze kompletnie nie wiem, co się wydarzyło, bo budzik... Dosłownie tuż przed pójściem spać sprawdziłem, czy jest na swoim miejscu budzik, żeby nie zaspać. No i oczywiście, no i zaspałem, no. Ale co, był czy nie był? No był właśnie, no. Właśnie poprawiłem o 2,5 sekundy i zrobiłem 21 lokal. Ja nie mam pojęcia, jak to się przejeżdża po tej mecie. Fejkowej. Jakiej fejkowej mecie? No bo tam przejeżdżasz przez fejkową metę potem, a nie? A nie, to musisz coś źle jechać. Bo tam musisz... To co na tej spirali się robi? Dobra, chuj. Na zielone się... Znaczy, aha! W prawo się skręca, na tej, jej się nie przejeżdża tej spirali. Tylko się ją dołem przejeżdża, tak. Aha, tak, no dołem to... Dołem się ją przejeżdża, tak. To dużo by wyjaśniało. Tak, dołem. To no dziękuję za nagranie. Ja wam dziękuję serdecznie za nagranie, komentarz... Za obejrzenie tego materiału.
Komentujcie, no. Subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o wkurwionego Huntera na moją opinię o Red Dead Redemption i do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć.